przejdziemy dzisiaj trzeci dodatek do The Evil Within, czyli The Executioner. Ten dodatek bardzo się różni od całej reszty gry. Przede wszystkim w tym dodatku jest widok z pierwszej osoby. No i tak jak ostatnio się cały czas skradaliśmy, tak tutaj będzie jedna wielka rozruba. Jakieś monety zbieramy, pewnie na ulepszenia. Mamy bardzo dużo zdrowia. Zobaczmy. O kurczę! Gdzie on poleciał? Poczekajmy, aż wyjdzie. Teraz to ja jestem sejfogłowym. Tato, doktor powiedział, że po mnie przyjdziesz i mi pomożesz. Ale czy kiedykolwiek się tu dostaniesz? Mnóstwo tu potworów. Chyba oszaleję.
Jeszcze na nic mnie nie stać. Czy wszyscy ci ludzie żyją? Czy są martwi? Ciekawe, czy ten dodatek w ogóle będzie trudny. Okej, mogę rzucać też przedmiotami. Ojejku, ale się odbiło. Widziałam jakiegoś człowieka, który zabijał potwory. Chyba powinnam z nim porozmawiać i zobaczyć, co się stanie. Może on zna tatę? Na wszelki wypadek, gdyby był jakimś draniem, zostawię tu swoje listy i inne rzeczy. O, można też szarżować. Naprawdę nie przedostanie się tam. Jakaś pajęczyna to dla niego problem. Mógłby ją, nie wiem, po prostu kopnąć albo przeciąć. Ale nie, musi poczekać, aż sama zniknie. No to chyba jednak nie jest taki silny. Pyk! Coraz więcej monetek. O, złota moneta. Mimo, że ten dodatek ma zupełnie inny gameplay niż cała reszta gry, to jednak jest zrobiony z mniejszym rozmachem. Ta początkowa cutscenka to był po prostu tekst. I jakieś tam plansze przechodziły. Zwiedzamy te same lokacje, które już widzieliśmy. Oho. Boss. Thank you.
Oj. Taka szybka walka. Okej. Fajnie. On nawet nie ma opcji, żeby normalnie otwierać te drzwi. Wszystkie traktuje skopniaka. To też fajne. Po co są te apteczki, skoro nie mogę ich podnosić? Może nie mogę, jeśli mam pełne zdrowie po prostu? Kolejny boss. Ciekawe, czy będzie trudniejszy. O! Oh fuck, oh fuck. Ojejku, połowę zdrowia mi zabrał. Czyli jest trudniejszy. O! Faktycznie, tak jak mówiłem. O, ale jest więcej tej broni. Ojejku, ale powoli się obraca.
Dobra, chodź. No, idź trochę do przodu. A ja się teraz postaram szybko zawrócić. No, fuck. Szybko, szybko, szybko. O, fuck. To był zły pomysł. No dobra, to powoli. O jejku. No ej, nie przeszkadzaj mi. No i super. To zaraz. Wypadałoby coś kupić. To nie. To nie. Jeszcze nie wiem. Niech będzie. Może te buty. Okej. O, jakieś wyzwanie chyba. Zobaczmy.
Podoba mi się ten dodatek. To taka nagroda za przejście całej fabuły. Już tak trochę na rozluźnienie. Jest rozruba. Ale nie wykluczam, że będzie potem trudniej. Że oni się nie boją, jak mnie zobaczą. No, się zdziwisz. Nie, na razie nic nie będę kupować. O, Joseph. Ten dodatek to w sumie taki boss rush. A ci mniejsi przeciwnicy to tylko pretekst, żeby zebrać monety. O, jak ucieka przede mną. O kurde. Oj, trochę niebezpiecznie. No, chodź tutaj.
Dobrze, zaraz pójdę. Tylko coś kupię i zapiszę. I na buty chyba mi już nie starczy. No, 40. Co tu robił mój lekarz? Widziałem go, jak szedł korytarzem. Wiem, że widziałem już różnego rodzaju przerażające rzeczy, ale nie pamiętam ich, więc tak naprawdę się nie boję. Okej. Najpierw wyzwanie. O kurde. Ojejku. Rozwaliło się. Dobra, najpierw pokonam tych mniejszych. O kurczę. Thank you.
No, moment. Podnieś go. I... O! Ten to się nie męczył z przełącznikami. Cyk i od razu. Panie doktorze, pamięta pan mojego tatę? Ojejku. Dobra, trzeba się do niego jakoś dostać. Myślałem, że do mnie zejdzie. No, ale jednak nie. No kurde, ucieka. Oj. Trzeba było kupić szybsze buty.
Może sobie kupić taką broń? Znowu ci niewidzialni. No, tutaj faktycznie by się przydała wyrzutnia rakiet. Będziemy sobie tak odbijać. A wy co się tak tutaj chowacie? Czekacie na koniec walki, co? No niestety też bierzecie w niej udział. O, jest! No to szukamy kolejnej? Może jeszcze gdzieś będzie? Super. No, dawaj.
Nie ma gdzieś tutaj sklepu. Może będzie za chwilę. Dokąd poszedł doktor? Wszyscy zniknęli. Coś się zbliża. Czuję to. To chyba koniec. Przykro mi, tato. Wiem, że próbowałeś. Oj, ale mało zdrowia. Od razu poszukam jakiejś apteczki. Okej, fajnie. No to jeszcze jedna by się przydała. Ojejku. Ale przekoziołkował. Pyk! Oj, oberwałem.
No, kurde, tego dużego dawaj. Sejf o głowy kontra sejf o głowy. W ogóle chciałbym zmienić broń. No fuck, jejku. Słabo to zadziałało. Oj.
No fuck. Mam nadzieję, że to są tylko trzy fazy. Zobaczmy, czy mogę tak zrobić. No, chodź tutaj. O, nie, nie da rady. Kurde, jak robić uniki? Jejku, gdzie jest jakaś apteczka? Musi być. Nie ma więcej. No super. Nie ma tutaj czegoś. Żadnych zakupów już nie zrobię, niestety. No ale gdzie jest moja wyrzutnia rakiet? Ej, i nie mam jednej miny. No to, kurczę, zapisuje się to, że zużyłem te przedmioty. No to słabo. Tak.
Może to jest ostatnia faza? Tak. Fuck, no kurde. No na pewno, ale mnie zablokował. Jejku. Kurde, znowu. Dobra. Oj, to jeszcze nie koniec. O kurde. Łatwo mówić po raz ostatni. Nie no, ja bym musiał te dwie pierwsze fazy zrobić bezbłędnie. Tylko jedna apteczka. Chyba że druga gdzieś jest ukryta. Oj. Okej. Nie jest źle. W sumie najważniejsze to obserwować, czy mamy miejsce, żeby się wycofać. Oj.
Ej, gdzie ten safe? Ej, co? Czy nie było jej przypadkiem tam? A teraz jej nie ma? No i jeszcze tego brakowało, super. Jejku. No to muszę ją zebrać wcześniej. No, zarąbisty początek. W sumie nie wiem, czy parowanie jego ataków to nie jest też dobry pomysł. Atakować równo z nim. No kurde. Dobra, szybko po apteczkę. Mam nadzieję, że teraz to nie jest na czas i on nie może się podnieść. Okej, super. Niemal całe zdrowie i ostatnia faza. Tylko żeby tamten potwór mnie nie złapał.
Moment, powoli, żeby nie spanikować. Nie, o Jezu. Kurde. Nie. O, wow. Wow. Da się. Przyjemny dodatek. Fajne zakończenie gry. Z tego co czytałem, na nowej grze plus na końcu walczymy z Sebastianem, więc to jest prawdopodobnie walka z nim. Ale nie będę przechodził tego dodatku drugi raz. Zobaczę sobie na YouTubie. O! No dobrze, to tyle na dzisiaj. Fajnie, Burian, że byłeś do końca. Do następnego razu. Na razie. Cześć. Pa, pa.